Szanowni Państwo, inflacja nie daje Wam spokojnie funkcjonować. Rosnące raty kredytów hipotecznych sprawiają, że coraz bardziej przestaje Was być stać na to, żeby spłacać kredyt na Wasze mieszkanie. Spokojnie, Lewica ma dla Was ważniejsze problemy. Ostatnio w Biedronce była promocja na piwo 12 plus 12 gratis i bardzo nie spodobało się to kochanej posłance Paulinie Matysiak. No ale trochę przesadzam. Są też tacy lewicowcy, których rzeczywiście interesują problemy ludzi związane z rynkiem mieszkaniowym. Jednym z nich jest pani, o której będziemy mówić w toku dzisiejszego materiału. Lewicowa aktywistka miejska spod znaku owinięcia się czerwoną flagą, która straszy swoje małe dziecko, kiedy jest niegrzeczne, że zły wolny rynek przyjdzie i je zabierze. Szanowni Państwo, Anna Gemma, nie ma gdzie mieszkać, zapraszam. Na wstępie pani Ania obnaża się przed nami w pewien sposób pod względem ideologicznym, mówiąc, że jej zdaniem mieszkanie powinno być podstawowym prawem każdego człowieka. Cóż, ja muszę tutaj nie tylko panią Anię, ale generalnie lewicę w naszym kochanym kraju, a także na świecie zmartwić, ale nazywanie jakiegoś dobra prawem człowieka nie sprawi, że to dobro magicznie pojawi nam się w nieograniczonej ilości. To ewentualne prawo każdego człowieka do mieszkania musiałoby być realizowane kosztem innych ludzi, którzy zapłaciliby za to w podatkach. I ja taki stan rzeczy nie nazywam prawem człowieka, tylko przywilejem socjalnym. Organizacją życia gospodarczego w tym momencie zaczęłaby się zajmować polityka, a nie rynek. A jak chyba nauczyły nas czasy realnego socjalizmu, rynek jest jednak bardziej efektywnym sposobem organizacji życia gospodarczego niż polityka. Skoro więc mieszkaniami ma zajmować się rynek, fajnie byłoby zobaczyć, jak on wygląda. Pani Ania mówi nam, jak on wygląda, że jej zdaniem wygląda źle, co jest część racją. Niemniej porównuje ona ten nasz kochany polski rynek mieszkaniowy do rynku mieszkaniowego naszych sąsiadów. Początkowo nie mówi, o którego z naszych sąsiadów dokładniej chodzi. Całe szczęście chwilę później mówi o Niemczech. Niemczech, w których wbrew temu, co pani Ania twierdzi, sytuacja na rynku mieszkaniowym również jest dość zła. Występuje tam gigantyczny niedobór mieszkań w większych miejscowościach, a ludzie często muszą się ustawiać w gigantyczne kolejki po to, żeby mieszkanie to móc w ogóle wynająć. Te kolejki powodują taki stan rzeczy, w którym ci ludzie, żeby móc skorzystać z tego niewątpliwego przywileju, jakim jest możliwość płacenia komuś za kawałek ściany do mieszkania, muszą dołączać do stosownych wniosków o to, żeby im takie mieszkanie wydano, powiedzmy CV, życiorys czy zaświadczenie o zatrudnieniu, bo taki jaśnie pan na włościach będzie mógł sobie wtedy przebierać, żeby byle plebs nie mieszkał w jego mieszkaniu. Mieszkaniu, które z reguły w momencie, w którym wynajmuje się je w większym niemieckim mieście, jest puste. Tak więc, kiedy pani Ania narzeka nam na to, że w naszym kraju standard wyposażenia mieszkań jest dość niski, ja zwracam uwagę na to, że standard wyposażenia w większości mieszkań w Niemczech jest po prostu żaden. Nie ma tam wyposażenia. Tylko że te wszystkie problemy z niemieckim rynkiem mieszkaniowym tak naprawdę są niczym, jeśli porówna się je z problemami, jakie niesie za sobą kontrola czynszów. Kontrola czynszów to jest taka praktyka polityczna, którą pani Ania zachwala w toku swojego materiału, a która niesie ze sobą dość opłakane skutki. Działa ona mniej więcej w ten sposób, że władze polityczne, czy to na szczeblu lokalnym, czy to na szczeblu centralnym, ustalają, za jaką maksymalną kwotę, czy to całego mieszkania, czy to metra kwadratowego, mogą właściciele wynajmować najemcom własne nieruchomości. Jest swoją drogą taki znany aforyzm ekonomiczny mówiący na temat tego, że lepszą praktyką, żeby rozpieprzyć jakieś miasto niż je zbombardować, jest wprowadzenie w nim kontroli czynszu. To powoduje te wszystkie problemy. No przede wszystkim sztuczny sufit cenowy. Jak mówi najbardziej klasyczne prawo podaży, im bardziej cena danego dobra rośnie, tym bardziej jego podaż rośnie, a im bardziej cena jakiegoś dobra spada, tym bardziej jego podaż spada. Tak właśnie nie dzieje się w tym momencie na rynku mieszkaniowym. Właścicielom ani nie opłaca się inwestować w podwyższoną jakość własnych nieruchomości, czyli tych mieszkań, ponieważ nie przełoży się ona na proporcjonalnie zwiększony zysk, ani nie opłaca im się także w tak dużym stopniu inwestować w budowę nowych mieszkań pod wynajem, ponieważ znowu to wymaga pewnego wysiłku, a ludziom niekoniecznie może się chcieć podejmować ten wysiłek, jeśli ewentualne zyski, które tytułem tego by się uzyskało, byłyby niższe. Bo
bo jest naprawdę niewiele w ekonomii takich zjawisk, takich prawidłowości, co do których panuje jakiś powszechny konsensus ekonomistów, że tak jest właśnie, a nie inaczej. Jednakże kontrola czynszów jest właśnie jedną z tych rzeczy, co do której ekonomiści powszechnie zgadzają się, że powoduje ona więcej problemów niż rozwiązuje. I do takiego stwierdzenia przychylają się nawet ci bardziej lewicowi ekonomiści, tacy jak Paul Krugman. No, czyli już wiemy, że kontrola czynszów powoduje, że jakość mieszkań spada oraz ich podaż spada. Ale przecież kontrola czynszów to nie są tylko problemy, które tę sytuację powoduje, to są także zyski. A konkretnie zyski dla lokatorów, którzy mogą płacić mniej za mieszkanie. No, problem tylko w tym, że niektórych lokatorów, to znaczy tych, którym akurat udawało się wynająć mieszkanie w momencie, w którym kontrola czynszów była wprowadzona, i to mieszkanie objęte kontrolą czynszów, oraz tylko w długim okresie. W długim okresie bowiem nowi potencjalni najemcy, którzy dopiero chcieliby wynająć odpowiednie mieszkanie w danej lokalizacji, będą musieli je wynajmować po wyższej cenie, a także te mieszkania będą gorzej dostępne, co z kolei się łączy z tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli ze spadkiem podaży tych mieszkań. Ale jak to spadkiem podaży, ktoś mógłby zapytać? Przecież ludzie nie będą wyburzać swoich mieszkań po to, bo nie mogą ich wynajmować po odpowiedniej cenie. Cóż, jak pokazały nam historie z Nowego Jorku w wieku XX, czasem i tak się zdarza, jednak nawet nie to jest głównym problemem, bowiem wiecie, no, niezwiększanie podaży przez to, że ludziom nie tak bardzo opłaca się inwestować w budowę nowych mieszkań, to jest jedno. Drugie natomiast to jest to, co właściciele robią po to, żeby się uchronić przed tą sytuacją, czyli zmiana przeznaczenia takich mieszkań, na przykład na różne lokale usługowe, restauracje, biura i tak dalej, albo po prostu ich sprzedaż, czyli w tym momencie mieszkania z rynku wynajmu znikają. Mogłoby się też zdawać, że to nie jest żaden problem, bo kiedy ludzie są właścicielami własnej nieruchomości, no to mają gdzie mieszkać, ale to z kolei powoduje zmniejszenie się mobilności pracy, bowiem kiedy człowiek ma w jednym miejscu mieszkanie, mniej chętnie chce się z niego przeprowadzić do innego miejsca, nawet gdyby tam więcej zarabiał. No a także druga kwestia, czyli taka, że w tych krajach, w których jednak poziom własności mieszkań jest mniejszy, a więcej mieszkań jest wynajmowanych, to się ludzie szybciej od rodziców wyprowadzają generalnie, to nawet zauważa pani Ania. Zwróćcie uwagę na to, że ja wam tutaj mówię to cały czas, podaję odpowiednie badania, odnośniki do źródeł, że to nie są rzeczy, które sobie wymyślam z dupy, a rzeczywiste naukowe prawidłowości. No ale rozumiem, że dla niektórych objęcie tego skomplikowanego procesu swoim umysłem to może być trochę za dużo. Wobec tego opowiem wam pewną historię. Historia ta działa się w roku 1994 w słonecznej Kalifornii. Kalifornii, która nie bez powodu nazywana jest przez amerykańską prawicę Kalifornią, albowiem stanowi ona epicentrum zachodniej epidemii wokizmu i lewactwa. W tej właśnie Kalifornii znajduje się takie dość spore, jeśli odpowiednio pamiętam, trzecie największe w tym stanie miasto, San Francisco. W tym San Francisco w 1994 roku jego lewicowi mieszkańcy postanowili w drodze referendum rozszerzyć istniejącą już wówczas tam kontrolę czynszów. Rozszerzono ją na małą zabudowę wielorodzinną, to znaczy takie bloki, w których znajdowało się 4 lub mniej mieszkań wybudowane przed 1980 roku. W tamtym czasu takie bloki stanowiły około 30% dostępnych mieszkań na wynajem na terenie tamtego miasta. Jak myślicie, do jakiej sytuacji doprowadziło wprowadzenie tam kontroli czynszów? No, nie musicie całe szczęście o tym myśleć, bowiem byli tacy ludzie, którzy odpowiednio przemyśleli ten temat za was i przeprowadzili w 2019 roku kompleksowe badanie. Badanie, którego wyniki były dość jasne. Z powodu wprowadzenia tej kontroli czynszów generalna dostępność wszystkich mieszkań na wynajem na terenie San Francisco spadła o 15%, natomiast koszty wynajmu mieszkań w San Francisco wzrosły o 7%. Innymi słowy, jeśli celem tej regulacji miałoby być poprawa dostępności mieszkań dla typowego człowieka, no to chyba się jednak zgodzimy, że te regulacje przyniosły skutek odwrotny od zamierzonych. Gdyby tylko była taka grupa polityczna, tacy ekonomiści i tak dalej, którzy ostrzegają przed taką sytuacją, że dane regulacje mogą mieć efekt odwrotny od zamierzonego. Mówimy tutaj cały czas o kontroli czynszów, o mieszkaniach na wynajem, no ale jakiś lewicowy by
powiedział, że gdyby mieszkania na wynajem na wolnym rynku były tanie, no to nie byłoby potrzeby wprowadzania tej kontroli czynszów. A pani Anna Gemma zauważa, że w Polsce na tle innych krajów w stosunku do zarobków, to jednak wynajem nieruchomości zdaje się być dość drogi. To jest prawda. Tylko to jest to, co pani Anna Gemma mówi. Problem jest w tym, czego pani Anna Gemma nie mówi, a mianowicie o ochronie lokatorów. Polska jest krajem, w którym lokatorzy cieszą się najlepszą ochroną ze wszystkich państw rozwiniętych zrzeszonych w OECD. Powtórzę, ze wszystkich państw rozwiniętych zrzeszonych w OECD. Najlepszą ochronę lokatorów. Teraz pozwólcie, że posłużę się do przytoczenia odpowiednich danych swoim telefonem komórkowym. Wywalić niepłacących ludzi ze swojego mieszkania bez względu na okoliczności można w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Niderlandy, Japonia, Szwajcaria, Irlandia, Dania, Szwecja, Nowa Zelandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Luksemburg czy Zjednoczone Królestwo. W kilku krajach jest też trochę wyjątków. Na przykład we Francji nie można wywalić ludzi niepłacących ze swojego mieszkania w określone pory roku, a także z tego co kojarzę, starszym ludziom powyżej 70 trzeba zapewnić mieszkanie socjalne. A w Niemczech na przykład sąd decyduje, czy ewentualna eksmisja nie zagrażałaby zdrowiu lub życiu lokatorów. W Polsce natomiast, oj, szanowni państwo, w Polsce jak w lesie. Nie można wywalić ludzi bezrobotnych, rodzin z dziećmi, ludzi starych, kwalifikujących się do pomocy społecznej. Ze względu na porę roku też nie można wywalić. No, generalnie tych wyjątków jest całe mnóstwo. No i w czym to przeszkadza? W jaki sposób to się przekłada na zwiększone ceny wynajmu? Myślę, że nie muszę tego mówić tak dokładnie, ale dla pewności powiem. Kiedy jakiś lokator nie płaci za mieszkanie, to nie jest w Polsce tak, że możecie mu odciąć wodę, prąd, gaz, generalnie dostęp do mediów. O nie, nie, nie. Wy wciąż musicie płacić czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, zapewniać te wszystkie rzeczy, plus nie macie zysków tytułem wynajmu tego mieszkania. A więc nie dość, że z tego mieszkania nie zarabiacie, to jeszcze musicie płacić na tego pasożyta, który mieszka u was za darmo. Doprowadza więc to do sytuacji, w której kiedy człowiek ma więcej mieszkań niż tylko to jedno, to odbija sobie koszty utrzymywania tamtego jednego pasożyta na pozostałych lokatorach mieszkających w innych jego mieszkaniach, plus do ceny ewentualnego wynajmu wkalkulowuje sobie ryzyko, jakie musi ponieść tytułem tego właśnie, że jakiś menel, lump lub inna niepracująca osoba nie umiejąca się utrzymać i tak dalej będzie przez niego utrzymywane za darmo. Sytuacja jest zresztą o tyle śmieszna, że są w Polsce nieruchomości, których wynajem w stosunku do cen rynkowych potrafi być na przykład w Warszawie pod względem kosztowym 10-krotnie niższy. Są to mieszkania komunalne. Mieszkania komunalne, na których brak w naszym kraju pani Anna Gemma narzeka, a których ilość w Polsce jest proporcjonalnie wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. W Hiszpanii jest to około 1,1% zasobów wszystkich mieszkań, w Niemczech około 2,5%, w Polsce zaś w okolicach 8% wszystkich dostępnych mieszkań. To równie ciekawe, jeśli chodzi o mieszkania socjalne, to znaczy takie dla biednych ludzi przeznaczone, no to stanowią one jedynie 12% dostępnego w naszym kraju zasobu mieszkań komunalnych. W pozostałych mieszkaniach mieszkają po prostu ci ludzie, którzy zdążyli się na nie załapać w odpowiednim ustroju, przy okazji przekształceń, dostali je z przydziału i tak dalej, a później, żeby ich nie utracić i żeby w cudzysłowie zostały one w rodzinie, domeldowują tam na przykład swoich wnuczków i tak dalej. Ci wnuczkowie później w świetle przepisów traktowani są jako starzy lokatorzy, a mieszkania z takimi starymi lokatorami nie można przydzielić później komuś innemu potrzebującemu. Wszystkie te problemy są jednak wtórne względem innego problemu, który pani Anna Gemma zauważa, ale którego nie stawia na właściwym mu piedestale pod względem hierarchii problemów związanych z polskim rynkiem mieszkaniowym. Mieszkań w Polsce jest po prostu za mało w stosunku do liczby mieszkańców. Pani Anna Gemma mówi trochę o tym, wspominając, że w Polsce powierzchnia mieszkalna na osobę jest relatywnie niska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Nie wspomina o tym, że to
rośnie mimo wszystko, bo w takim 2002 roku to były 22 metry kwadratowe na osobę, a w 2018 już 28,2 metra kwadratowego na osobę. No ale ten wzrost nie jest specjalnie imponujący, dynamiczny. Raczej nie zanosi się na to, żeby ten wzrost stał się imponujący i dynamiczny. Z jakich to powodów? No, pani Anna Gemma zwala całą winę na państwo i na to, że państwo za mało w tej kwestii robi, to znaczy stosuje niewłaściwą politykę mieszkaniową. Ja bym powiedział trochę inaczej, to znaczy, że podstawowy problem jest właśnie z tym, co państwo na rynku mieszkaniowym robi, a czego robić, czy to nie powinno, czy powinno robić sprawniej. Co konkretnie mam na myśli? Stwarzanie przez państwo i samorządy sztucznych barier regulacyjnych. We wstępie tego segmentu należy zapoznać się z pewną taką ekonomiczną koncepcją, jaką jest rzadkość dóbr. Rzadkość dóbr mówi o tym, że dóbr jest generalnie mało i nie wystarczy ich na zaspokojenie wszystkich potrzeb wszystkich ludzi, bowiem potrzeby ludzkie są nieograniczone. Musimy też zapoznać się z inną kwestią ekonomiczną, czyli z kosztem alternatywnym. Koszt alternatywny mówi nam o tym, że nie można zjeść ciastko i mieć jednocześnie tego samego ciastka. Innymi słowy, kiedy macie powiedzmy 5 zł, to możecie za tą kwotę kupić albo monsterka, albo paczkę chipsów. Na tej właśnie zasadzie podstawowym dobrem rzadkim, jakie mamy w polskich miastach, czy też generalnie w miastach, jest ziemia. Ziemia, którą można przeznaczyć pod różnego rodzaju użytkowanie. Można bowiem na tym samym terenie albo wybudować jakiś blok mieszkalny, albo przeznaczyć go na jakieś obiekty użyteczności publicznej. Powiedzmy parki, szkoły, przedszkola, komisariaty policji itd., itd. I w tym momencie wchodzi nam najbardziej klasyczny konflikt interesów, jaki tylko istnieje. Albowiem mieszkańcy, którzy już mieszkają w danym miejscu, będą optować za tym, żeby ten teren, który przypomnijmy jest ograniczony, był przeznaczony właśnie pod jakieś obiekty użyteczności publicznej. Natomiast potencjalni nowi mieszkańcy, którzy dopiero chcieliby się wprowadzić w daną okolicę, ale niestety mieszkania są dla nich zbyt drogie, zbyt mało dostępne lub po prostu ich nie ma, będą optowali za tym, żeby te tereny przeznaczyć właśnie pod zabudowę jakąś wielorodzinną, bloki i tak dalej. I gdzie w tym momencie wchodzi nam władza polityczna, państwo czy też samorząd? Ano w momencie planowania przestrzennego. Albowiem po to, żeby ten konflikt interesów dwóch grup społecznych rozwiązać, państwo, czy też raczej władze miejskie, planują miasto, przynajmniej w założeniu, w taki sposób, żeby jednocześnie uwzględnić możliwości jego rozwoju, tego, że ludzie chcą się tam wprowadzić, generalnie mieć większe mieszkania i tak dalej, przy czym jednak nie zapominając o interesach tych ludzi, którzy już w nim mieszkają. No i tak wygląda teoria, bowiem w praktyce do tej całej układanki trzeba dołożyć jeszcze jeden element, jakim jest demokracja. Konkretnie demokracja na szczeblu lokalnym. Tak się bowiem jakoś dziwnie składa, że w wyborach samorządowych, w których to wybrać można prezydenta, burmistrza, radę powiatu, radę gminy i tak dalej, to głosują jedynie ci ludzie, którzy już w danym miejscu mieszkają, a nie ci, którzy dopiero chcieliby się do danego miejsca wprowadzić. W związku z tym polityka planowania przestrzennego jest w bardzo wielu miejscach stricte skrojona pod ich potrzeby, a nie pod potrzeby tych ludzi, którzy dopiero chcieliby tam zamieszkać. Problem ten można rozwiązać paradoksalnie poprzez centralizację. Tak mniej więcej do problemu podeszła Japonia. Dobrym przykładem takiego właśnie konfliktu interesów, o którym mówiłem, będzie historia niemieckiego lotniska w stolicy tego kraju, Berlinie, czyli Tempelhof. Tempelhof to jest ogromna, pusta przestrzeń, która tak naprawdę jedynie szpeci to miasto, która mogłaby być przeznaczona pod zabudowę właśnie jakąś wielorodzinną i tak dalej, albowiem mieszkań w Berlinie, czegokolwiek by nie mówić, po prostu brakuje. No ale jednak tak się nie dzieje. Dlaczego się tak nie dzieje? Albowiem za każdym razem, kiedy jakiś deweloper wychodzi z propozycją, żeby może tą przestrzeń w jakiś sposób zabudować, zorganizować tam właśnie działki, przetarg, jakoś je wyprzedać, no to protestują okoliczni mieszkańcy. Okoliczni mieszkańcy, którzy zrobili sobie z płyty lotniska ogromny teren rekreacyjny. Innymi słowy, koszty alternatywne. Albo monsterek, albo chipsy.
albo mamy ładne parki, tereny zielone i tak dalej, albo mamy bloki i tańsze, łatwiej dostępne mieszkania. Ale co jeśli wam powiem, że nie do końca? Teraz cały czas mówię o sytuacji, w której ta zabudowa musi rozlewać się na wszystkie strony, tak? Przeznaczamy jedne jakieś tereny puste, właśnie takie jak tutaj drzewka i tak dalej, pod zabudowę. No ale przecież miasta się nie tylko rozlewają, nie tylko ciągną się na boki, potrafią ciągnąć się także do góry. Zabudowa może być coraz wyższa. No tylko, że nie może. Tutaj znowu wchodzi nam plan zagospodarowania przestrzennego. W takim na przykład w Warszawie czy Wrocławiu ponad 60% powierzchni zabudowy objętej planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone jest pod zabudowę jednorodzinną. A co chyba dość oczywiste, zabudowa jednorodzinna jest w stanie pomieścić na 1 metr kwadratowy mniej ludzi niż zabudowa wielorodzinna, bowiem tam, gdzie normalnie stoi jedna kondygnacja, czy też dwie kondygnacje w porywach do 3 kondygnacji, mogłoby stać 10 kondygnacji. Kończąc ten segment, należałoby wspomnieć o tym, że zgodnie z badaniami te miasta, w których polityka odnośnie planowania przestrzennego jest bardziej liberalna, cechują się niższą medianą cen mieszkań względem mediany dochodów niż te miasta, w których polityka lokalna planowania przestrzennego jest bardziej restrykcyjna. I teraz przechodzimy do najzabawniejszej kwestii w całym odcinku, bo to jak te plany zagospodarowania przestrzennego są, to jeszcze pół biedy. Przynajmniej człowiek wie, co może tam zbudować, w jaki sposób i tak dalej, więc jedyne o co trzeba wystąpić, to pozwolenie o budowę. Prawdziwy problem pojawia się w sytuacji, w której dana przestrzeń nie jest objęta lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas trzeba występować o indywidualne warunki zabudowy. I jeśli chodzi o indywidualne warunki zabudowy, to ja pierdolę za przeproszeniem. Jeśli myślicie o tym, że władze odpowiednio szybko przychylą się do wydania wam decyzji w sprawie indywidualnych warunków zabudowy, no to się kurwa grubo mylicie. W Polsce 89% takich wniosków jest wydawanych po terminie, z czego 20%, generalnie ze wszystkich, nie z tych 89%, jest wydawanych w terminie powyżej roku. I to, o czym ja teraz mówię, to jest tylko czas oczekiwania na wydanie pierwszej decyzji. Nie wspominam tu też o jakiejś drodze odwoławczej, czy też późniejszym próbie uwalenia to w sądzie administracyjnym, a to wszystko przecież swoje też trwa. No ale zakładając nawet, że jakimś szczęściem, cudem jesteście deweloperem, któremu udało się uzyskać to pozwolenie, indywidualne warunki zabudowy w ciągu 1,5 roku, później pozwolenie na budowę w ciągu 0,5 roku, bowiem to, że większość w tym wypadku udaje się załatwić w terminie, nie zmienia tego, że 43% to jednak wnioski wydawane po terminie, decyzje wydawane po terminie. Sorry, szanowni państwo, jakby... 2 lata? 2 lata. Spójrzcie, jak wyglądały ceny materiałów budowlanych, robocizny i tak dalej 2 lata temu, jak wyglądają teraz. Teraz pomyślcie sobie o tym, że w sytuacji, w której ktoś chce zbudować, jakiś inwestor chce zbudować takie osiedle bloków, no to z reguły bierze na ten cel kredyt, a do wniosku o kredyt trzeba dać także cały biznesplan, właśnie kosztorys jakiś wstępny i tak dalej. I co zrobić w sytuacji, w której po tych 2 latach sytuacja na rynku nieruchomości może zmienić się tak drastycznie, że inwestycja po prostu przestanie być opłacalna. Innymi słowy, tutaj władza dodatkowo daje takiemu przedsiębiorcy dodatkowe problemy, wprowadza dodatkowy poziom ryzyka spowodowany swoim słabym poziomem decyzyjności, generalnie tym, że słabo działa administracja, ponad to ryzyko, które już samo w sobie występuje tytułem różnych wahań rynkowych itd. To zjawisko nazywa się reżimową niepewnością. I to właśnie przez tą reżimową niepewność, na którą nie składa się tylko tak wysoki czas oczekiwania, ale także to, że polskie sądy działają opieszale. Także to, co jest nazywane przez prawników biegunką, czy też straczką legislacyjną, czyli to, że całe otoczenie prawne potrafi zmienić się często z nocy na noc, czy też to, że Sejm po prostu uchwala tak wiele aktów prawnych. Wszystko to więc sprowadza się do ostatecznego wniosku. Te wszystkie wysokie marże w branży deweloperskiej, o której wam często mówią politycy lewicy, takich jak Zandberg, czy
konieczny, że 20-30% wiążą się po prostu z tym, że branża deweloperska w Polsce jest obarczona bardzo wysokim poziomem ryzyka, nieproporcjonalnym wręcz poziomem ryzyka spowodowanym właśnie działaniem państwa i niepewnością reżimową w porównaniu z jakimiś sprawniej funkcjonującymi krajami. Podsumowując więc, pani Ania rzeczywiście zdaje się być osobą zatroskaną o taki los szeregowego Polaka, który coraz mniej ma możliwości do tego, żeby mieszkać. A mieszkanie jest jednak jedną z fundamentalnych potrzeb typowej osoby. I ja to zatroskanie jak najbardziej rozumiem. Sam bym wolał sytuację, w której wszystkich po prostu stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie. No ale ta sytuacja nie nastąpi w momencie, w którym mieszkania są takie drogie. Mieszkania wciąż będą takie drogie w sytuacji, w której ich podaż będzie taka niska. Ich podaż będzie niska w sytuacji, w której będzie się ich tak mało budowało. A będzie się ich tak mało budowało w sytuacji, w której plany zagospodarowania przestrzennego nie przystoją do zapotrzebowania w danym miejscu. Może więc najpierw, zamiast angażować państwo do tego, żeby aktywnie coś robiło i zaczęło robić dobrze, zajmijmy się tym, żeby państwo dobrze wykonywało swoją działalność w tym aspekcie, którym już mu powierzyliśmy. Ja oczywiście cały temat w niewiarygodnym wręcz stopniu uprościłem po to, żeby się to dobrze oglądało. Nie wspomniałem o bańce na rynku nieruchomości, o efektach Cantillona, o generalnie polityce kredytowej, o działalności Narodowego Banku Polskiego itd., itd. A to są też dość istotne czynniki. Niemniej jednak mam nadzieję, że złapiecie tą generalną myśl, że tam, gdzie pozornie zawodzi rynek, to co naprawdę zawodzi, to rządowa interwencja. Ja się z wami żegnam. Jeśli nie zasubskrybujecie mojego kanału, to przyjdę do was i wygryzę wam wątroby. Żegnam.